Prezydent Polski Andrzej Duda doskonale wie, to stanie się z dziećmi w Polsce we wrześniu. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza Zyczuchowa, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzyw dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej prezydenta Polski Andrzeja Dudy. No, ale w tle pojawiła się kwestia dzieci i młodzieży. Polskiej szkoły to jest dosyć ciekawa sprawa. To była wizja przepowiednia Jackowskiego dla Andrzeja Dudy. Znaczy, Andrzej Duda nie przyszedł do Jasnowidza Jackowskiego, tylko Jasnowic brał różnych polityków światowych i była też przepowiednia dla prezydenta polski Andrzeja Dudy, co jemu się kojarzy, tak? Co myśli prezydent Polski, a czego na przykład nie mówi publicznie? Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to wizja przepowiednia. Nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest. Czy rzeczywiście w ten sposób myśli prezydent. Prezydent Polski, więc tutaj to zawsze warto zachować taki margines, a ja to analizuję z punktu widzenia dziennikarskiego, pozostawiam Wam to do oceny. Natomiast Jasnois Jackowski powiedział w ten sposób, że Prezydent Polski, tak, my praktycznie tutaj dokonując wizji, wyczuwa dezorientację, jeśli chodzi o obecny czas, że Prezydent Polski jest dezorientowany, jeśli chodzi o obecny czas. Że też, że jakby prezydent Polski, że czeka na decyzję z zewnątrz, że we wrześniu, to jest na widzowie Jackowskiemu, kojarzy się, że niedobry czas, tak? I wrześniu szkoła to będzie niedobry czas. Coś się może dziać. Niekoniecznie to musi być związane z wojną, tak? Mówimy tu w kontekście wojna Rosja kontra Ukraina. Oczywiście potępiam to, co robi Rosja. Ukraina powinna być niezależnie podległa, ale może to być zagrożenie związane z chorobami, tak? Z jakimiś chorobami, że Polska jest przygotowana do działań militarnych, czeka tylko na rozkaz. A we wrześniu, jeśli chodzi o szkoły, to będzie niedobry czas, ponieważ coś może się dziać i to będzie związane z chorobami, tak? będzie zagrożenie w związku z chorobami. No więc kto wie? Być może po prostu szkoły, może nie wiem czy będą pozamykane całkowicie, ale może znowu będą po prostu częściowo zamknięte. Będzie częściowa edukacja zdalna, częściowo po prostu tradycyjna. Kto wie, tak, co tutaj będzie się działo? Być może po prostu będzie taka informacja, że uczniowie jeszcze przez dwa tygodnie będą uczyć się na przykład zdalnie, a dopiero potem wrócą do szkoły. Coś po prostu będzie na rzeczy tak w związku z jakąś chorobą z, z jakąś po po prostu z jakimś zagrożeniem, co będzie mieć wpływ właśnie na szkoły, dzieci i młodzież. Tak Tak to właśnie tutaj definiuje Jasnowic Jackowski, jeśli chodzi o to, co po prostu ma nas czekać, jeśli chodzi o to, co ma po prostu wystąpić. No a więc szokująca wizja przepowiednia tutaj Jasnowicza Jackowskiego. Jestem ciekawy, co to miałoby być. Czy to na przykład będzie jakaś choroba, która będzie tylko tutaj tak rozprzestrzeniać się wśród dzieci i młodzieży, czy to po prostu. No, nie wiem, no chyba czy COVID, nie, no COVID cały czas istnieje, nie wiem o tym, no ale już te wszystkie stany zagrożenia, po prostu czy pandemiczne, bo zostały odwołane, więc jestem ciekawy, co tutaj po prostu będzie na rzeczy, co tu takiego się wydarzy, jeśli chodzi o to, co miałoby mieć miejsce. Czy na przykład to będzie sytuacja taka, że jeśli chodzi o Ukrainę, tam się coś wydarzy, na przykład atak na jakąś elektrownię atomową, czy jakieś skażenie. Co spowoduje, że na przykład uczniowie będą mieli pozostać w domu, będzie na przykład edukacja zdalna, tak? No ja tych czasów nie pamiętam, ale były przecież lata, były 80-lata i Czarnobyl, tak? Wybuch w tym Czarnobylu. Z tego co się orientuję, to wtedy też tak było, że w Polsce bo uczniowie przez tydzień czy przez dwa tygodnie nie chodzili do szkoły, tak? Jeśli się nie po prostu nie mylę, bo tam była ta chmura radioaktywna i tak dalej, ona się przemieszała do Polski i tak jakiś, jakiś czas po prostu nie chodzili. To był krótki czas, ale chyba nie chodzili tam uczniowie. Tak, tak samo może być, być, może być taka sama sytuacja tutaj w Polsce w związku z tym, co się wydarzy na terenie Ukrainy. E, także na przykład przez dwa tygodnie, pierwsze dwa tygodnie września, uczniowie będą mieli, mieli zostać w domach, nie, tak, w związku z jakimś zagrożeniem, które będzie znajdować się w powietrzu, tak. E, więc kto wie. A więc, no, ciekawa wizja, nieprzepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, troszeczkę szokująca, ale ta wizja skojarzyła się tutaj Jasnowidzowi Jackowskiemu w kontekście prezydenta Polski Andrzeja Dudy, czyli tak jakby po prostu prezydent zdawał sobie sprawę, że istnieje takie ryzyko, że na przykład, nie Rosja użyje jakiejś broni biologicznej czy też chemicznej, e, tak, ale na przykład prezydent może nie zdawać sobie sprawy, kiedy to nastąpi. Może wiedzieć mniej więcej tak, że jakieś, że po prostu, no bo prezydent może Dostawać różne informacje, no jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, uczestniczy w różnych naradach międzynarodowych, tak? Służby wywiadowcze mogą po prostu przedstawiać różnego rodzaju, właśnie scenariusze, co może się wydarzyć. Być może po prostu prezydent tak, miał taką informację, że we wrześniu Rosja może użyć jakiejś groźnej, niebezpiecznej broni, czy na przykład nawet w sierpniu, tak? Nie, a skutki tego będą po prostu odczuwane. Czyli czeka praktycznie prezydent, jest dezorientowany w obecnym czasie, czeka na decyzję z zewnątrz, tak, ale tutaj, bo ktoś powie na, na jaką decyzję, tu bardziej chodzi o kwestię praktycznie gotowości wojska, o NATO, że Polska po prostu no, jest suwerenna, ale jesteśmy w NATO, też się dostosowujemy do tych rzeczy, które zostały nam narzucone i bardziej kwestia tego, że Polska miałaby wypełnić pewne role ze, ze strony właśnie NATO. Chociaż Polska by deklarowała, że to Polska sama praktycznie chce to zrobić, tak, czy pewne rzeczy realizować, a tak naprawdę zostałoby to na nas na, narzucone ze strony NATO. Znaczy, ja, ja tego tak w jakiś sposób nie potępiam, no bo jak jesteś w NATO, no to musisz się liczyć, no to jest po prostu sojusz. E, z drugiej strony, no nie jest to utrata jakiejś suwerenności bez przesady. Natomiast, no, może to być tak przedstawione do opinii publicznej, jakby to Polska po prostu podjęła taką decyzję samodzielnie, e, tak samodzielnie po prostu, więc, no, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało rzeczywiście. No i wrzesień, według jasnowidza Jackowskiego, szkoła to będzie niedobry czas, to będzie niedobry czas, jeśli chodzi o szkoły. No, na pewno wielu uczniów tutaj będzie wściekłych, tak, no bo przecież był ten COVID, tak, były szkoły po prostu pozamykane, nauczanie zdalne. Co prawda każdy uczeń zawsze mówi, o, jak najszybciej do wakacji, no ale z drugiej strony to też gdzieś zaburza po prostu taki rozwój psychofizyczny, tak, tej dzieci i młodzieży, jak oni cały czas siedzą w domu i mają elekcje tak, a nie mają po prostu kontaktu z rówieśnikami, nie rozwijają się w grupie i tak dalej, no to to też jest dziwne. No ja też byłem dzieckiem, też się cieszyłem z wakacji, ale bez przesady, e, może gdyby tam były wydłużone dwa tygodnie więcej, albo tam pół miesiąca, czy, czy no, no, no dwa tygodnie to prawie pół miesiąca, ale czy na przykład nawet nie miesiąc, no ale siedzieć po prostu tam po pół roku czy rok no, i uczyć się zdania, to troszeczkę no, taka nieciekawa sprawa, tak, e, więc tutaj e, właśnie tak to definiuje Stanisław Jackowski, że wrzesień będzie to niedobry czas, jeśli chodzi o szkołę, coś może się dziać, choroby jakieś zagrożenie, czy też po prostu pojawi się jakaś nowa choroba, jakieś nowe praktycznie zagrożenie, jakiś nowy szczep, ognisko, czy właśnie, no nie mówię, że pandemia znowu, ale na przykład jakaś groźna choroba będzie ona po prostu w przestrzeni. Zobaczmy sobie, że teraz mieliśmy do czynienia z tą tajemniczą chorobą, jeśli chodzi o koty. Okazało się, że to jest wirus ptasiej grypy. No nie ma żadnych informacji mówiących o tym, że ten wirus się przynosi na ludzi, nie ma co po prostu szerzyć tutaj, tak. Strachu czy po prostu paniki, no ale być może jakiś po prostu pojawi się nowy wirus, jakaś nowa choroba, która będzie nas niebezpieczna dla dzieci. Ja nie mówię, że to musi być związane z kotami, z wirusem ptasiej grypy, ale ten wirus ptasiej grypy, jeśli chodzi o koty, też stosunkowo szybko pojawił się. Praktycznie wiele tych kotów chorowało i choruje w całej Polsce w krótkim czasie, tak? Więc tak samo tutaj też może po prostu pojawić jakaś nowa tajemnicza choroba. Gdzie te, gdzie te dzieci będą właśnie na nie narażone i tak dalej. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.